To jest Wojtek. Wojtek jest niedźwiedziem. Wojtek jest bardzo duży. Bardzo duży. Wojtek ma cztery łapy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery łapy. Wojtek ma ostre pazury. Wojtek mieszka w lesie. To jest las. To jest dom Wojtka. Wojtek mieszka w lesie. W lesie ma wielu przyjaciół. Razem z Wojtkiem w lesie mieszkają dzik, wilk, lis, sarna, wiewiórka, zając i sowa. Wojtek bardzo szybko biega i często przed bieganiem pije kawę. Wojtek bardzo lubi kawę. Bardzo lubi jej aromat i bardzo lubi jej smak. Ale Wojtek ma problem. Wojtek ma problem. Wojtek jest niedźwiedziem i zimą powinien spać. Ale Wojtek nie może zasnąć. Nie może zasnąć. Ojej. Teraz jest luty. Jest luty. Wojtek wypił kawę w październiku. Październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. 5 miesięcy i Wojtek nie może zasnąć. Ojej, co robić? Co robić? Wojtek myśli. Wiem. Policzę barany. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć baranów. Wojtek nie może zasnąć. Co robić? Co robić? Wojtek myśli. Wiem. Pójdę do Karola. Karol to bardzo mądra sowa. On mi powie, co robić. Wojtek idzie do sowy. Puk, puk, puk. Karol. Karol mówi: Kto tam? To ja.
Wojtek! Karol pyta, co się stało? Co się stało? Dlaczego nie śpisz? Jest luty. Jest luty. Dlaczego nie śpisz? Wojtek mówi, o, wypiłem kawę w październiku i nie mogę zasnąć. Karol mówi, nie martw się, nie martw się, Wojtek, coś wymyślę. Myśli Karol. Wiem, wiem. Jak pójdziesz spać, zrób herbatkę ziołową. Zrób herbatkę ziołową i włącz relaksującą muzykę. Połóż się spać i w ciągu 3 dni, poniedziałek, wtorek, środa, zaśniesz. Okej. Mówi Wojtek. Dobrze. Super. Wojtek wraca do domu. Włącza muzykę relaksacyjną. Zaparza herbatkę ziołową. Pije i poniedziałek nic się nie dzieje. We wtorek znów włącza muzykę, pije, zaparza herbatkę i nic. W środę włącza muzykę relaksacyjną, zaparza herbatkę ziołową, pije i środa. Zasypia. Udało się. Brawo, Wojtek. Brawo, Karol. I to koniec dzisiejszej historii. Jeżeli podobała Ci się, daj łapkę w górę i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!